Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Surviving the Aftermath. Jak zwykle zaczniemy odcinek od zobaczenia, na czym skończyliśmy w poprzednim odcinku. Takie mini podsumowanie, zobaczymy na czym stoimy, czy mamy jedzenia, czy niczego nie brakuje. No a właśnie a propos jedzenia, przydałoby się trochę więcej. Trzeba te wszystkie też powiadomienia usunąć, żeby nam nie graciły. Super, nowe transakcje, fascynujące. Można nowego specjalista od razu na dzień dobry, wojownik. Myślę, że to jest coś, czego potrzebujemy na ten moment. Super specjalista jest. Okej, okay. Idziesz na mapę świata. Specjaliści gotowi do działania, okej. Okay. Powiedzmy. I ty pójdziesz gdzieś z kimś walczyć, no w końcu wojownik, tak? Z kim ty byś mogła pójść walczyć? Może tutaj? Nie no, trochę tak średnio. Tutaj? No, no prędzej trochę. Dobra, super. Tutaj wszystko działa. Obszar roboczy wam się skończył? No to może tutaj. W końcu by się udało coś zrobić. Ty się musisz leczyć, jeszcze trochę ci brakuje. Tutaj trzeba wybrać. Najpierw cię ulepszymy, super. No i widzę, że od ostatniego odcinka będzie trzeba to odkazić, to naprawić. To też odkazić by się przydało. 94% skażenia, no to jest trochę dużo, jakby nie patrzeć. Tutaj magazyn jest pełny. Tutaj budynki, no na chwilę obecnie starczają. I co z tym jedzeniem w ogóle? 406 upraw do zbioru. W ogóle prędkość 3 by się przydała w tym momencie, żeby zobaczyć, jak to będzie sprawnie chodziło. Tutaj coś za magazyn żywności, że w sensie, że zbieranie. Dobra. To tutaj gdzieś w tych okolicach chyba było coś, nie? Tak, tutaj. Dobra, zbierajcie. Okej. Mało żywności, to już wiem. Długo te uprawy? 97%, 92%. O, czyżby były jakieś czerwie? Dalej? Gdzie? O kurde, dobra. Wycofuj się. W ostatniej chwili się udało. No to co? Wracaj do kolonii. Nie ma sensu. Wy idziecie. Spoko, spoko. Wszystko w porządku. Jak tam z tobą? Ty już jesteś wyleczony, to idź. Fanatycy zbliżają się do kolonii. No to chyba będzie walka. Weź ich sprowokuj do ataku. Może coś się uda lepiej zrobić. Tutaj też coś, a żeby ciebie gdzieś wysłać. No to iść tutaj, pomożesz. Tutaj najlepiej będzie jeszcze trochę tych strażnic zbudować. Super, brama padła. Ja myślę, że na spokojnie. Jak tą kolonista daje radę? No daje. Super. Ze starości, czyli nie ten, nikt nie zginął. Specjaliści gotowi do działania. Kto? Czy ty? Super. Idź do kolonii. Okej. Okay. Ty musisz się budować i nie masz stali. Metalu. Szkoda. Posterunek to się wszystko naprawia. Najchętniej bym jeszcze jeden posterunek strażników zbudował. Tylko nie ma zbytnio gdzie. Tutaj się zmieści? Zmieści się tutaj. Tak najbardziej miejscu, żeby jak najmniej miejsca marnować. No super, zabrali już. Czemu to jest na czerwono? Nie mam pojęcia. O, tutaj też czeka nas metal. Nieodblokowano ulepszenia. Może i tak pewnie bym nie mógł ulepszyć, bo nie mam podzespołów żadnych. Posterunek strażników uległ zniszczeniu. Czemu? Dobra, wyczyść. Okej, okay, budujesz nowy. W takim razie. Nie ma co. Mało żywności dalej. Zużycie 234. A właśnie, zebraliście już tutaj wszystko? Nie wy, wy? Nie. Okej. Okay. Może by więcej myśliwych? O, ciebie trzeba naprawić.
ciebie i ciebie trzeba naprawić. Super. Ty jesteś od? Magazyn żywności, okej. Nie ma tu już nic, żadnych resztek po żadnych szczurach do zebrania. Fajnie by było, jakby było jednak coś takiego, co by można zebrać. O, tutaj są. Fantastycznie. Ile tutaj zanieczyszczeń jest w ogóle. Mało żywności. No widzę właśnie, że mało żywności. Jakieś badania odnośnie żywności by się przydały. Mówienie. Zawsze tak coś. Inne białka. Forma owadów. Też niby dobrze. Albo więcej ranch by zbudować. Mogę ulepszyć, a mam, nie mam nawet za co ulepszyć. No byłoby dobrze, jakby jednak mieć te wszystkie potrzebne materiały do naprawy. Co wy to naprawiacie, czy nie naprawia? A, okej, rozumiem. Ale tutaj też nie jest nic. A, nie ma drewna. Z drewnem też jest jakiś jeden wielki problem. Ale trzeba chyba więcej zrobić tych chat leśniczych i tak dalej. 104 pracowników. Tylko przy czym oni pracują niby? Tu zawsze czegoś brakuje. Na tych polach coś do zbioru? 86. O, tutaj się właśnie zbiory są przeprowadzane. Z tego co widzę. Metale. Na mapie świata coś się dzieje. No niby coś się dzieje. Ciebie by można wycofać. Już się wycofaj. Masz mało życia. I robisz powrót do kolonii w trybie natychmiastowym, bo ty jednak jesteś cennym, bo jesteś wojownikiem. Dalej czterech bezdomnych kolonistów. Bezbronnych pewnie też. Bo brakuje metalu. Może z kimś się uda przehandlować. Czemu w ogóle jest srebro na takim niskim poziomie? Wyhandlujecie metalem, okej. Tylko za co? Za zanieczyszczenia? Nie, no to nie ma żadnej wartości. Karabin automatyczny? No jakąś ma wartość, no ale jednak się przyda. To kosztuje dwa. No jednak fajnie by było mieć czym handlować. Dzisiaj metal wyczerpał tutaj. Grupa ocalałych. No obawiam się, że jednak nie możemy was przyjąć. No muszę niestety was odrzucić, bo nie będę w stanie wykarmić was wszystkich. Okej, kto taki? Ty. Super. Gdzieś możesz iść jeszcze? Tak żeby było dobrze. Idź pomóż tutaj może. Co tam za wielki biznes ma dla mnie? Handlarzu, z tobą zawsze fajnie jest przehandlować, no ale bez przesady. 80 ton za 65 stali. A masz coś jeszcze? No nic z tego niestety. Fajnie by było jednak móc się handlować. Więc to nie mam też szczęścia do mapy. Niestety. A to się w ogóle ładuje, procentówka się ładuje, super. A tu się naprawia coś wreszcie. To się odkaziło, ale zaraz będzie trzeba znowu odkażeć. Strasznie szybko się skaże. Takie to by było ulepszenie w razie co? Ale to, co to by kosztowało? Może nie będzie takie straszne. No niech będzie. Wybadaj to. Zobaczymy, kiedy będziemy w stanie tego używać. Duży transformator, okej. Co to był za dźwięk? Nie wiem. Jakieś źródło się wyczerpało, niepotrzebnie wziąłem, usunąłem powiadomienie, bo to jednak z powiadomień się żyje. Dogaduję, co się dzieje. Dwóch nowych kolonistów się narodziło, super. Tutaj brakuje nam metalu. Ale coś jest dostarczane chociaż, czy nie?
jako strażnic. Drewna też brakuje w dużych ilościach. To nie jest naprawiane, to też zresztą nie. Szkoda, że nie da się tego ulepszyć. Nie no, nie, to jest już ulepszone przecież. To ten pala? Nie no, na razie nie potrzebuje. Specjaliści gotowi do działania, okej. Okay. Może ty? No to idź tutaj. Okej. Okay. Wszystko, o i się ogarnę trochę jedzenie, bo zbiory weszły. Tutaj materiałów budowlanych brakuje, tutaj wszystko sobie rośnie, najlepsze. Ekstraktory będzie trzeba, ale nie, no plastiku nie, tylko metalu pobudować, ale też z energią nie stoimy na dobrym poziomie, czyli w sumie wszystkiego brakuje. Okej. Okay. Ledwo co żyjecie. A ta drwala? Nie no. Budynek myśliwego? No coś działacie. Do produkcji? Z kiedy? Dobra. No nie, nie jestem w stanie ci ulepszyć. Specjalista zagrożony. Że ty. To się wycofaj. Teraz coś przyjdzie i dokończy. I powrót do kolonii robisz w tym momencie. A, i ty nie masz co do roboty, bo cię wyręczyli. Dobra, tutaj trochę porób. Zobaczymy. Nowy specjalista? Naukowiec? No, niezbyt. Na ten moment. Narzędzia też się w ogóle robią. O, i podzespoły są też super. Tutaj się ponaprawiały rzeczy. Te nowe te turbiny wiatrowe też by się jakieś lepsze przydawały, żeby porobić. Gdzie one są? Duże wierniki. Na przykład. Dalej badanie do kolejki. Może one by lepszą faktycznie energię produkowały. Znaczy więcej, nie lepszą. Energię jest taka sama cały czas. Dobra, trzeba te prysznice pobudować. To zróbmy tutaj może. Ciężki los rozpruwacza. No niech będzie, że rozpruwacze są brutalni. Ta jakaś grupka. No to można na nich zapolować. No mam coś innego do roboty. Na tym chyba polega ta gra, żeby rozwiązywać problemy. Dobra. Dobrze, mam sporo wojowników, no to będzie w miarę co do roboty. I czym robić? No to iść tutaj. Tych rozpruwaczy. Spróbuj pokonać. Myślę, że ty akurat sobie dasz radę. Wrogowie pokonani, no i super. Tutaj nie, no tutaj już nie ma co ciebie wysyłać. Idź do kolonii, się wyleczysz. Narzędzie cały czas przybywa. Oj, ty coś już skończyłeś? No to super. Otwierć. Idź tutaj. To będą strzelby na sprzedaż. Oni wydobywają tego metalu coś czy nie, bo to cały czas jego brakuje. Wydaje na 49%. Okej. Okay. To pewnie zależy od tego źródła, ta. Dokładnie. Ale bez przesady. Czemu tak długo? A co tu? Coś tu biegnie. Dobra, powinien dać sobie radę spokojnie. O, kolejne. Tutaj. Dobrze, mamy obrońców w kolonii. Jakichkolwiek to nie są, to takie zagrożenie zbytnie nie jest. A, przegrana. Tyś zmarł? Niezbyt. Tylko po prostu tutaj się wziął, zapanoszył jeden dzik. No cóż, zdarza się, że tak powiem. Gości z pobliskiej kolonii, czego wy chcecie? Za pomoc?
Dobra, no to fajne prezenciki. Dzięki za pamięć, że tak powiem. Dobra, wracając, wy jesteście wyzdrowiałe? Nie, jeszcze nie. Niestety, 6 bezdomnych kolonistów już jest w tym momencie. Bardzo niedobrze. Ciekawe, czy da się usunąć jakoś te wyrwy w ziemi. Może da się uda jakoś. No cóż, na chwilę obecną musimy się z tym zmagać. Tych posterunków przydałoby się też więcej zrobić, no bo żeby szybciej to jednak działało wszystko. Działacie tutaj? Działacie, okej. A zaraz skończycie nawet. Tutaj jest jeszcze, a tutaj, o, czerw piaskowy, jeden. Już dziwne. Zawsze dwa były w takich okolicach. Okej. O, badania się robią, spoko. A to jesteś czym? A, ty jesteś od żywności. Toś. A, tutaj zbierają to, okej. Tutaj te dziki można pozbierać. Zawsze to jakieś dobre źródło jedzenia. Dobre, jakiekolwiek źródło jedzenia. Tutaj brakuje metalu. Tutaj brakuje drewna. To by można ulepszyć, ale może nie teraz. No bo jednak brakuje tego metalu i fajnie by było, jakby reszta się pobudowała najpierw. No tutaj brakuje trzech dosłownie metalu. O, zebrałeś? No szybko ci poszło. Tutaj są jeszcze apteczki do zebrania. No okej. Wszystko wygląda świetnie, wszystko wygląda fajnie. No cóż, tutaj zbieramy właśnie te cztery badania, że tak powiem, tak to nazwę, nie wiem jak to inaczej nazwać, do tego bunkra apokaliptycznego. To jest chyba ogólnie takie główne zadanie, żeby ten bunkier. Znowu tutaj skażenie jakieś się zrobiło, to jest w ogóle jakieś skażenie do zebrania. Ciekawe dlaczego to tak się skaża. Może dlatego jest czerwone, bo jest skażone pole. To by miało w sumie sens. A ciekawe co się stanie jak się skończy jakby źródło tego. I my niby 3000 już z tego źródła wybraliśmy, no nie widać. Żeby tyle było już z tego wyciągnięte. No kiedy wy się wyleczycie? Wy cały czas idziecie, no okej. 8 bezdomnych kolonistów? No nie fajnie, nie fajnie. Biorąc pod uwagę to, że metal się niby produkuje i nie wiadomo gdzie idzie. Super. Ciekawe. Ciekawa sprawa. I co by można na to poradzić? Nie mam zielonego pojęcia. Kuchnia też pewnie nie działa, bo drewna nie ma. Produkcja jest no taka sobie. Tutaj produkcja też jest taka sobie. Narzędzia w ogóle się robią? Też nie. Znaczy ubrania to są, a narzędzia pewnie też się nie robią. No bo z czego by mieli je robić? Gdzie to jest do robienia narzędzi? Są toalety wszędzie, okej. Krawiec, odzyskiwanie betonu, to nie. Zgubiłem gdzieś ten budynek, nie wiem gdzie on jest. No ale cóż, no, o, zebrało się chyba już to mięso z dzika. To jest kolejne. Grupa ocalałych, no przykro mi, ale no tak średnio bym powiedział. Muszę odrzucić. Nie jestem w stanie was pomieścić. 10 mam obecnie bezdomnych kolonistów, jakoś muszę pomieścić. Ten metal przydałoby się jednak też kupić. No tylko on tak średnio za co jest. Te śmieci. Może się pozna, ale co można zamienić w różne przedmioty, takie jak co na przykład. Te śmieci mogę. Bo ich sporo, a co mogę z nich zrobić? No, pokażesz mi? Czyżby może to było? Tutaj nie, to jest jeszcze produkcja.
to będzie to? Nie. To jest to przetwórnia cała. Może nie mam przetwarzania śmieci zrobionego. Pytanie, co to może być? Pewnie będzie to... To? Produkcjonerzy? Nie. To? Części? A no faktycznie jest pokazane, że to produkcja części może to brać. Chcemy kolejnego specjalistę. No wojownik. Nie no, mam już. A to kosztuje trochę. Ja jednak bym nie wydawał ciężko zarobionych pieniędzy na kolejnego specjalistę, bo mamy już paru. O, i ty już jesteś zdrowy, no to... O, burza śnieżna, okej. Iść na mapę świata. No ale myślę, że też już będziemy powoli kończyć odcinek 20 minut. Ja tak właśnie dążę do tego, żeby odcinki trwały te 20 minut. Tak nie za długo, nie za krótko. Tak w sam raz. Że to... Więc dzięki, cześć. Jeżeli byście chcieli o czymś porozmawiać, jakieś usłyszeć moją wypowiedź na jakiś temat, to zachęcam do komentowania. Do zapytania w komentarzach, na co uważam na jakiś temat, czy co mógłbym wspomnieć, o czym porozmawiać, więc dzięki i cześć.